Witaj, z tej strony Adam Dąbowski. Ostatnio z jednym z menadżerów rozmawiałem o temacie koncentracji. Na czym tak naprawdę się koncentrujesz? I zadałem mu pytanie, które w Change Value Process jest jednym z kluczowych. Jednym z najnowszych, które stworzyłem w tej metodologii i od razu stał się jednym z kluczowych. Brzmi ono, na czym tak naprawdę się koncentrujesz i dlaczego nie jest to to, na czym tak naprawdę powinieneś. Czyli w skrócie, nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, gdy robisz to, co robisz. Więc zadaj sobie pytanie, na czym się koncentrujesz? I od razu zacznij sobie odpowiadać na pytanie, dlaczego to nie jest to, na czym powinieneś się koncentrować. Ponieważ gdy zadałem to pytanie temu menedżerowi, on powiedział, ale co mi zarzucasz, że ja źle myślę, że ja robię coś źle? I on poczuł się zaatakowany. I bardzo często tak jest w tym pytaniu i ono ma wzbudzić nas tak prowokatywnie trochę myślenie. Natomiast gdy uspokoił trochę emocje, powiedział mu nie. Chodzi o to, że 99% ludzi myśli nie o tym, o czym powinni. Zniekształcają swój obraz, żyją w chaosie, myślą o błahostkach, o wymówkach. Co to jest u ciebie? A dlaczego uważasz, że ja tak robię? Bo gdybyś tego nie robił, to nie byłbyś na spotkaniu ze mną i byś osiągnął wszystko to, na czym ci zależy. On tak, no może masz rację. I okazało się, że on w zespole koncentrował się na tym, w jaki sposób rozwijać zespół. Miał bardzo fajne podejście, miał dobrą współpracę z ludźmi, świetnie się dogadywał, mieli w miarę dobre efekty. I koncentrował się na rozwoju ludzi i to było bardzo dobre. Wielu menadżerów przełożonych się nie koncentruje na rozwoju swoich pracowników. Nie zadaje sobie pytania, w jaki sposób mogę wpłynąć na rozwój moich ludzi, ich kompetencji, ich cech, ich mentalności, ich sposobu działania. On o tym myślał. Ale co się okazało? Problemem w jego zespole był brak tak naprawdę konsekwencji. To znaczy, wszyscy pracowali, się starali, rozwijali się, byli coraz lepsi. Kompetencyjnie, potem we współpracy. Ale bardzo często mieli problem z tym, że mieli zbyt dużo pomysłów, zbyt dużo kreatywnych rozwiązań i często im się czas rozmywał. I to, czego brakowało w tej całej układance, to jest to, że on, koncentrując się na zespole, nie myślał o tym, że chce koncentrować się na zespole i na ich rozwoju po to, aby realizować do końca konkretne projekty. I przez to, że w swoich myślach podczas spotkań nie myślał o tym, tylko myślał jak rozwijać, jak poprawiać atmosferę, to żyło im się świetnie, ale nie dopinali rzeczy tak naprawdę. Gdy dopinali, to już mieli efekty, ale wiele rzeczy nie dopinali. W związku z tym, to co jest ogromnie ważne w metodologii Change Value Process, to zauważanie małych detali, które na nas wpływają, a ich nie zauważamy. Więc o czym zapominasz? Jak sobie zrobiłabyś rachunek sumienia, to o czym zapominasz na co dzień w swojej pracy? Co ci umyka? Jakie małe rzeczy ci umykają? Kilka przykładów. Kiedy ja od 2009 roku zacząłem szkolić coachów, żeby byli doradcami, coachami, wyposażałem ich w świetne narzędzia, podejście. Byli bardzo, bardzo dobrzy. Ale nie koncentrowałem się na tym, żeby wspierać ich biznesowo, a wspierać ich w tym, jak mają się odnaleźć później na rynku. Przez co później wielu się nie udawało. Wielu się udawało, ale części się nie udawało. Teraz, gdy mam cały cykl Change Value Process, gdzie ludzie po części dostają doradcami, jeśli chcą, coachami, trenerami, to ich wspieram krok po kroku, prowadzę ich nie tylko przez rozwój kompetencji i cech coachingowych, ale pomagam im się osiedlić w rynku. Od samego początku pracujemy. Kiedy rozwijałem swoją firmę, zależało mi na tym, żeby czuć spokój, bezpieczeństwo, stabilność i czuć pasję i radość z tego, co robię. I uzyskiwałem to. Ale nie koncentrowałem się wystarczająco na tym, jak rozwijać biznes, żeby on był konkurencyjny, żeby on był międzynarodowy, żeby wprowadzać innowacyjne technologie. Przez to w pewnym momencie mój biznes zaczął spadać. Od momentu, kiedy koncentruję się na tym, zaczynam myśleć w kategoriach globalnych, zaczynam powoli przygotowywać fundamenty pod międzynarodowe oddziały i zaczynam tworzyć dwie aplikacje, które mogą mieć potencjał międzynarodowy, wielomilionowy, gdzie inwestorzy mogą z wielomilionowymi funduszami wchodzić, to się zaczyna dziać. Powoli zaczyna się dziać. Więc kluczowe jest to, żebyś umiał i umiała zdiagnozować, na czym tak naprawdę się koncentrujesz,
I czego w tym brakuje? Jakich małych elementów układanki brakuje? Bo to, na czym koncentrujesz się teraz, dzisiaj, będzie miało wpływ na kolejne miesiące i lata. Jeśli nie wychwycisz tych niuansów, to niestety, ale teraz może być pięknie i wspaniale, ale za kilka miesięcy, czy rok, 2 lata zastanowisz się, czemu jest tak źle. Czemu znowu jest tak źle? Dlatego zacznij zadawać sobie pytania, na czym tak naprawdę się koncentruję i dlaczego nie jest to, na czym tak naprawdę powinienem. A w związku z tym, na czym dodatkowo powinieneś się skoncentrować. To jest cykl zasłyszany w głowie menadżera. Pół żartem, pół serio, ale zawsze prawdziwie. Nazywam się Adam Dębowski. Do zobaczenia.